Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Rozpoczynamy kolejny webinar z cyklu Bez żywienia nie ma leczenia. Pozwólcie Państwo, że zaproszę naszych ekspertów. Nas dołączą. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No to już nasz trzeci webinar, wszystko idzie bardzo sprawnie. Okej, okay. W takim razie zaczynamy już oficjalnie. Dzisiejszy trzeci, faktycznie ostatni webinar jest poświęcony wsparciu żywieniowemu w nowotworach trzustki. Ale pozwólcie Państwo, że jeszcze przedstawię naszych ekspertów, a są bardzo zacni. Pan doktor nauk medycznych Paweł Kabata, chirurg-onkolog z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Transplantacyjnej i Ogólnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz doktor nauk medycznych i doktor nauk o zdrowiu Maja Czerwińska, dietetyk kliniczny, która pracuje na co dzień w zespole żywieniowym Szpitala Specjalistycznego Medicamp w Gryficach i jest również wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. I dzisiejsze nasze spotkanie na profilu Jestem opiekunem Fundacji Nutricja. Te webinary prowadzimy we współpracy z Fundacją Europa Kolon Polska, której mam przyjemność być prezesem. Nazywam się Iga Rawicka. No i zaczynamy. Rak trzustki to bardzo trudny nowotwór. Nowotwór, który tak naprawdę ma no, trochę zły PR, bo jak słyszymy, że ktoś choruje na raka trzustki, to właściwie no, często nie dajemy mu większych szans, tak? I rzeczywiście no, nie jest to łatwy nowotwór, tylko 20% osób jest diagnozowanych w na tyle wczesnym etapie choroby, że może być poddanym operacji. I szczyt zachorowalności na ten nowotwór przypada między 60 a 80 rokiem życia, ale oczywiście zdarza się, że coraz częściej zachorowują osoby młode, mamy pacjentów nawet mających po 30 parę lat, a nawet mamy taką pacjentkę, naszą ambasadorkę fundacji Patrycję, która zachorowała mając 25 lat. U niej na szczęście wszystko przebiegło bardzo szczęśliwie, współpracuje z nami i jest w tej chwili nawet w strukturach międzynarodowych organizacji dedykowanych rakowi trzustki, także działamy aktywnie. Jeśli chodzi o samego raka trzustki, no właśnie, wykrywany jest późno i problem polega na tym, że tak jak w innych nowotworach przewodu pokarmowego, objawy pojawiają się bardzo późno. Nie ma tych wczesnych objawów, stąd jest właśnie problem z wczesną diagnozą. A jakie są te objawy, jeśli już się pojawią? Więc przede wszystkim są to nieswoiste bóle w nadbrzuszu, nudności, wymioty, biegunki. Też charakterystycznym jest bardzo zarzucenie skóry i białek oczu. Pewnie pan doktor za chwilę nam powie dlaczego, bo to jest dosyć istotne i to już jest taki alarmujący objaw, z którym nie wolno czekać i należy się pilnie zgłosić do lekarza. Też są te często bóle kręgosłupa, które wtedy mylimy po prostu z problemami z kręgosłupem, a właściwie dzisiaj to każdy tego typu problemy może mieć. No i bardzo takim charakterystycznym też objawem jest utrata masy ciała. I rzeczywiście tutaj ponad 3/4 chorych zgłasza utratę masy ciała w chwili rozpoznania choroby, a nawet z tych osób prawie połowa zgłasza ponad 10% utraty masy ciała, co jest już naprawdę dosyć dużą wartością. I ten nowotwór, w nowotworze również najczęściej dochodzi do kacheksji, czyli takiego no, wyniszczenia organizmu.
I teraz pytanie do obojga ekspertów. Dlaczego żywienie powinno być nieodłącznym, takim stałym elementem leczenia raka trzustki? Najpierw pytanie kieruję do pana doktora. Znaczy ja nigdy nie wiem, jak na tego typu pytanie odpowiadać, bo po to się spotykamy, żeby nie musieć odpowiadać na tego typu pytania. Oczywiście żywienie powinno być, już tak całkiem poważnie mówiąc, żywienie powinno być tym elementem leczenia większości chorób nowotworowych. Natomiast tak jak ostatnio rozmawialiśmy o raku żołądka, tak rak trzustki, podobnie jak rak żołądka, jest rakiem piekielnie katabolicznym. To są raki, które cechują się niezwykłym takim potencjałem wyniszczającym. Przepraszam, panie doktorze, i mógłby tak jak pan wyjaśnić przy pierwszym... słowo katabolicznym, bo nie jestem pewna, czy wszyscy wiemy, co to znaczy. Jasne. Katabolizm jest to proces, bo w naszym metabolizmie wyróżniamy dwa główne procesy. Procesy anabolizmu, czyli budowania tkanek, i katabolizmu, czyli niszczenia tych tkanek, zjadania, tak mówiąc po ludzku. I rzeczywiście rak trzustki jest rakiem o niezwykle wysokim takim potencjale wyniszczania organizmu człowieka. I na pewno wszyscy z Państwa znają te zdjęcia, czy Patricka Swayze, czy... jak się nazywa? Czy Steve'a Jobsa, którzy byli zupełnie normalnie wyglądającymi mężczyznami i w ciągu stosunkowo niedługiego czasu choroba zamieniła ich naprawdę w niezwykle, niezwykle wyniszczonych ludzi. I my to też obserwujemy. I tak jak pani wcześniej powiedziała, no, rak trzustki jest niestety taką chorobą, która bardzo późno daje objawy, dlatego że on tak, jak sobie spojrzymy topograficznie, dzisiaj nie będę nic rysował, ale jak sobie tak spojrzymy topograficznie na to, gdzie leży trzustka, to trzustka leży troszeczkę z boku przewodu pokarmowego, bo trzustka leży tak naprawdę do przyśrodka, czyli na lewo od dwunastnicy. Cała trzustka, zarówno głowa trzustki, jak i ogon trzustki, czy trzon. Więc to nie jest tak jak na przykład w jelicie, w nowotworze jelita grubego, że ten guz zaczyna krwawić i pierwszym objawem jest krwawienie. Bardzo często pierwszym takim objawem rzeczywiście namacalnym, poza tymi objawami mocno niespecyficznymi, to często tym pierwszym objawem takim mocno, bardzo widocznym, to jest właśnie żółtaczka, która już jest objawem późnym, bo żółtaczka jest tak z patofizjologicznego punktu widzenia, jest spowodowana po prostu zatkaniem przewodów żółciowych i uciskiem przewodów żółciowych przez ten guz, czy też przez przerzutowe węzły chłonne. I powoduje to zaburzenie odpływu żółci i te barwniki, te sale żółciowe się wchłaniają do krwi i zabarwiają powłoki ciała, twardówki oka i tak dalej, i tak dalej. Więc żółtaczka zawsze jest objawem późnym. To już jest objaw późny zaawansowanej choroby. Dlatego też, no to jest niestety choroba taka, gdzie najczęściej rozpoczynając leczenie, startując do tego leczenia, startujemy już na potężnym minusie takim metabolicznym. Mamy do czynienia z pacjentem niezwykle wyniszczonym albo już z cechami niedożywienia. Co więcej, z takim pacjentem, który ten proces, to nie jest tak, że my ten proces jesteśmy w stanie bardzo łatwo zatrzymać, ponieważ kacheksja nowotworowa jest procesem tak naprawdę już, jeżeli ona jest objawowa, to jest to proces już niezatrzymywalny. I to wiemy już z prac, które w ogóle opisały kacheksję jako proces zapalny de facto. I wiemy, że na tym etapie kacheksja jest kacheksją nieodwracalną, czyli co byśmy nie robili, to my i tak jej nie zatrzymamy. My możemy, to jest rozpędzony pociąg, który my możemy spróbować spowolnić, natomiast praktycznie nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. Dlatego ta opieka żywieniowa u chorych z rakami trzustki jest tak niezwykle istotna, ponieważ rzadko kiedy my jesteśmy
w stanie w ogóle dogonić ten pędzący pociąg, tą naszą Pani doktor, podażę. a z Pani punktu widzenia? Tak, ja się zgadzam z Panem doktorem, że mówimy o tak specyficznym nowotworze, gdzie tak naprawdę nie ma czasu do stracenia i też chyba tutaj bardzo będziemy dzisiaj podkreślać, żeby zaufać roli żywienia medycznego. Tak generalnie to jest ważne zawsze, przy każdym nowotworze, natomiast tutaj naprawdę walczymy o czas i ten czas jest dla nas ważny. I naprawdę tutaj zaufajmy już specjalistom, ponieważ ten pacjent, ja sobie nie wyobrażam, że ten pacjent poradzi sobie sam, że on sobie poradzi bez wsparcia, nawet nie ma takiej możliwości, bo to będą kolosalnie duże problemy z jedzeniem, problem z doborem tych posiłków, problem z doborem produktów i wsparcie żywieniowe, żywienie medyczne u tego pacjenta, leczenie żywieniowe będzie naprawdę odgrywało ogromną rolę, ponieważ właśnie ten katabolizm, ten rozpędzony pociąg, to jest chyba właśnie najlepsze takie porównanie. Tutaj walczymy, tutaj musimy poradzić sobie z czymś, co jest naprawdę bardzo mocno nasilone w tej swojej sile działania i jesteśmy w stanie minimalizować te skutki, ale naprawdę musimy działać bardzo rozsądnie, rozważnie i naprawdę już jakby wyciągać wszystko, co tylko mamy, czyli to właśnie leczenie żywieniowe takie naprawdę zaawansowane. Czyli ta ocena pacjenta tutaj jest właściwie żywieniowa ocena pacjenta, to tu jest kluczowa, prawda? Tutaj na początku właściwie jak pacjent przychodzi, to już po nim tak naprawdę widać te zmiany i tutaj rola dietetyka jest również bardzo, bardzo istotna. Kilka pytań do pana doktora, bardziej takich właśnie o to, jak leczymy nowotwory trzustki. W takim dużym skrócie, no bo tutaj nie możemy... W dużym skrócie, podstawą leczenia nowotworów trzustki jest leczenie, znaczy jeżeli jest w ogóle możliwe, bo ono niestety u większości chorych nie jest możliwe. To podstawą jest leczenie operacyjne. Można stosować leczenie chemiczne, można podawać chemioterapię, natomiast chemioterapia najczęściej jest podawana jako leczenie uzupełniające u pacjentów poddanych radykalnemu leczeniu operacyjnemu, czyli takiemu z intencją wyleczenia i z potwierdzonym wyleczeniem, czyli udało się usunąć głowę trzustki, powiedzmy, razem z dwunastnicą w zakresie tkanek zdrowych, czyli to pod tym hasłem rozumiemy radykalne leczenie. I w niektórych przypadkach może być stosowana chemioterapia jako leczenie indukcyjne, czyli przedoperacyjne, mające na celu zmniejszenie miejscowego zaawansowania choroby i poniekąd przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, natomiast absolutnie podstawą leczenia raka trzustki jest leczenie. A jeśli, chirurgiczne. Czyli tak naprawdę mamy ten pierwszy etap, jeżeli pacjent może być zoperowany, to przygotowujemy go do operacji, a wiemy też, że to wsparcie żywieniowe przed operacją jest kluczowe, no ale potem mamy tego pacjenta, który jeśli nie jest w stanie być poddany leczeniu radykalnemu, no to podajemy mu kolejne leczenie systemowe, tak? Czyli kolejne linie leczenia, no niestety w raku trzustki wielu ich nie ma. Teraz pojawiło się trochę nowych leków i być może wejdzie też immunoterapia tutaj w tym obszarze, prawda? Tak. A te schematy, które są niezwykle toksyczne. To mówimy o niezwykle toksycznych schematach chemioterapii. I te schematy trzustkowe naprawdę cechują się wysoką toksycznością, są niezwykle takie uraźliwe dla organizmu. Tu też musimy pamiętać o tym, że leczenie chirurgiczne raka trzustki to są tak naprawdę dwa różne rodzaje leczenia, bo wszystko zależy od tego, gdzie ten nowotwór się znajduje. Bo jeżeli on się znajduje w dalszej części trzustki, czy w trzonie, czy w ogonie, mówimy o tak zwanych operacjach dystalnych, czyli troszeczkę tak odcięcia, amputowania tego chorego fragmentu trzustki. I ta operacja, choć oczywiście nie jest wolna od powikłań, jest na pewno operacją dużo lepiej się prowadzącą, jakby dużo lepiej rokującą w tym okresie pooperacyjnym niż
operacja z powodu raka głowy trzustki, czyli operacja Whipple, taka najczęstsza, która jest no chyba jednym z trzech najcięższych zabiegów w ogóle w chirurgii jamy brzusznej, związana z niezwykle wysokim ryzykiem ciężkich powikłań i bardzo często ci chorzy przez długie tygodnie się z tych powikłań zbierają w warunkach szpitalnych, więc to też bardzo dużo zależy od tego, z jakiego rodzaju operacją. No, tutaj jeszcze nie mówiliśmy o tym, ale też świeżo rozpoznana cukrzyca może być objawem raka trzustki, prawda? No i konsekwencją usunięcia trzustki jest cukrzyca, tylko wtedy to jest cukrzyca tak zwanego typu trzeciego, prawda? Czy jakkolwiek się ją inaczej nazywa, ale wtedy pacjenci no, żyją tak, jak właściwie są leczeni, ponieważ no, trzustka nie ma trzustki, więc nie produkuje insuliny, więc mamy do czynienia dodatkowo z żywieniem, tak jak u osób chorych na cukrzycę, prawda? I to typu tego pierwszego, tak? Tak. Oczywiście i to jest, i tu na pewno pani doktor będzie w stanie dużo więcej powiedzieć, bo de facto ci chorzy, którzy mają później całą masę powikłań, chociażby zaburzenia tej glikemii, chociażby zaburzenia tej części zewnątrzwydzielniczej trzustki, czyli wydzielania tych wszystkich enzymów, które tak jak insulina trafia do krwi, tak trzustka też ma całą masywną część zewnątrzwydzielniczą i te enzymy, które trafiają do przewodu pokarmowego. I my jako, ja jako lekarz żywieniowiec najczęściej jakby zajmuje się tą częścią związaną z tym takim no już bardzo, bardzo specjalistycznym żywieniem, czy jak trzeba włączyć pozajelitowe, czy dojelitowe, czy jakąkolwiek inną formę. Natomiast cała masa tych pacjentów właśnie trafia pod opiekę dietetyka i my no, tutaj troszeczkę może ten ciężar odpowiedzialności i trudu spychamy, natomiast to jest cała masa wyzwań w ogóle w żywieniu później. Czyli to wsparcie żywieniowe w raku trzustki na tym początkowym etapie jest naprawdę kluczowe, prawda? Bo konsekwencje no, mogą być katastrofalne. No właśnie, jeśli co się stanie, jeśli takiego pacjenta no, nie wesprzemy odpowiednio tym leczeniem żywieniowym? Czy on się wtedy nadaje na taką operację, czy jak sobie z takim pacjentem poradzić? Patrząc na to, że pacjenci, nawet jeżeli są w dobrym stanie, bo de facto tacy są pacjentami operacyjnymi, no to pacjenci w pierwszym stopniu zaawansowania najczęściej są tymi, których udaje się zoperować, gdzie ten guz jest na tyle mały, więc mówimy najczęściej o pacjentach, których jeszcze te problemy związane z niedożywieniem, te późne objawy nie dotknęły. I u tych pacjentów mamy kilkunasto, czasami dwudziestokilkuprocentowe procentową częstotliwość występowania powikłań i ryzyko tych powikłań, też powikłań ciężkich, konieczności ponownego leczenia operacyjnego, to jeżeli to ryzyko jest tak wysokie u pacjentów dobrze odżywionych, jakby dobrze przygotowanych, to pomyślmy sobie, jak nieprawdopodobnie rośnie to ryzyko u tych pacjentów, którzy będą wyniszczeni. I tutaj ja jeszcze chciałem tylko nawiązać, bo to nie jest tak, że tylko przygotowanie tych pacjentów ma znaczenie. Jest trochę się prac pojawiło, ponieważ takich dyskusji w przypadku zarówno górnego przewodu pokarmowego, jak i trzustki, takich żywieniowych dyskusji trochę było odnośnie tego, czy jakby co z tymi pacjentami po operacji. I są prace, które pokazują, że takie profesjonalne wsparcie żywieniowe pacjentów już po takich pacjentów, którzy wychodzą do domu, chociażby poprzez przedłużone żywienie dojelitowe, po prostu zmniejsza tą ilość powikłań, poprawia ten powrót do siebie, czyli to nie jest tylko przygotowanie te 2 tygodnie przed operacją, to nie jest tam tydzień czy dwa bezpośrednio po operacji, ale te prace sięgają tak daleko, nawet do 3 miesięcy po zabiegu, kiedy ci pacjenci dalej otrzymywali to. W takim razie kilka pytań do pani doktor. No właśnie, dieta w raku trzustki jest zależna od rodzaju leczenia towarzyszących dolegliwości oraz wyników badań krwi. Zazwyczaj to modyfikacja diety lekkostrawnej, czyli jaka to będzie dieta? Ta dieta lekkostrawna akurat w przypadku
tego nowotworu będzie już taka najbardziej lekkostrawna chyba z lekkostrawnych, jeżeli tak możemy powiedzieć. Bo no oczywiście jest to taka dieta, która musi oszczędzać przewód pokarmowy, czyli taka, która najmniej angażuje nasz przewód pokarmowy. W przypadku problemów z trzustką będzie ona jeszcze z ograniczeniem tłuszczu i to jest duży problem dla pacjentów jakby w zrozumieniu tego wszystkiego, czyli zaczynając od samej diety lekkostrawnej. Zwykle będzie to dieta po prostu, która opiera się o gotowane produkty, czyli gotowane warzywa, owoce raczej w takiej formie bardziej przecierowej, gotowanej, pieczonej. Unikamy tych, w zasadzie wykluczamy w większości przypadków te owoce w postaci surowej, no poza bananem, który jest delikatnym owocem, ale wszystko też docelowo zależy od tego, jak wygląda ta glukoza, czyli właśnie jak wygląda glikemia, bo sprawa komplikuje się wtedy, kiedy ten pacjent ma wysokie stężenie glukozy, aczkolwiek tutaj jesteśmy w stanie po prostu leczeniem regulować sobie to stężenie, więc tutaj też jesteśmy w stanie zareagować na to, lekarz po prostu dobierze odpowiednie leczenie. Ale wracając do samej diety lekkostrawnej, wybieramy te produkty, które są oczyszczone, czyli te produkty zbożowe, jasne pieczywo, biały ryż, takie drobnoziarniste kasze. Z warzyw wybieramy raczej te, które są takie bardziej korzeniowe, skrobiowe, czyli jakiś ziemniak, marchewka, pietruszka, te takie dynia, trochę tak jak dieta malutkiego dziecka. I tak powinna ona wyglądać, a dopiero później, na przykład w tym okresie pooperacyjnym, dopiero później możemy ją sobie powoli rozszerzać, czyli wprowadzamy tam na przykład pomidora bez skórki, bez pestek, wprowadzamy później sałatę, czyli próbujemy, czy te surowe produkty możemy już wprowadzać. Natomiast to, co jest niezmienne w tej diecie przez cały okres, to jest białko, bo to białko będzie naprawdę kluczowe dla zahamowania tego katabolizmu, tych reakcji rozpadu, które się tam u pacjenta dzieją. I najlepszym źródłem białka, takim najlepiej tolerowanym, będzie po prostu mięso i chude ryby, czyli to jest po prostu mięso drobiowe, to są chude ryby typu dorsz, morszczuk, miruna i tak dalej. Nie wskazane będą tłuste produkty, tłuste ryby, jakieś produkty wędzone, w ogóle takie ciężkostrawne rzeczy, rzeczy smażone. I tutaj w przypadku problemów z trzustką pojawia się problem ze zrozumieniem tego hasła dieta niskotłuszczowa. Ci pacjenci bardzo często otrzymują większość, w zależności od tego, jaka to jest operacja, jakie jest leczenie, ale otrzymują po prostu enzymy trzustkowe. I pacjenci, czytając w internecie te hasła dotyczące diety niskotłuszczowej, wychodzą z założenia, że skoro mają problem z trzustką, to najlepiej będzie, jeżeli oni ten tłuszcz wyeliminują. I faktycznie jak rozmawiam z pacjentami i pytam, co oni jedzą, to na przykład pacjent w czasie wczorajszej konsultacji powiedział, że on pamięta o tym mięsie, bo słyszał o tym, że musi je jeść. I to było jakieś mięso, do tego były warzywa i to wszystko było parowane. I to był ten jego lekkostrawny obiad. Oczywiście dobrze, że tam było mięso, jak najbardziej, tylko że w tym posiłku zabrakło węglowodanów, bo pamiętajmy o tym katabolizmie, który naprawdę jest mocno nasilony. Będzie trudno dostarczyć tą ilość kalorii pacjentowi, ilość białka, ilość kalorii, ale musimy się starać, bo jedząc białko i do tego warzywa absolutnie nie jesteśmy w stanie. Ten pacjent też wyszedł z założenia, pomimo że dostawał, otrzymywał enzymy trzustkowe, że jeżeli wyeliminuje tłuszcz, to będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Ten tłuszcz w niewielkiej ilości, ale jak najbardziej jest wskazany. Pamiętajmy, że tłuszcz w ogóle jest niezbędny też do wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, więc bardzo często, jeżeli ten pacjent eliminuje całkowicie tłuszcz, to później po prostu pojawiają się niedobory. Poza tym w momencie, jeżeli ten pacjent przyjmuje enzymy trzustkowe całkowicie, tą swoją dietę, tak eliminuje całkowicie ten tłuszcz, to doprowadza z kolei do tego, że powstają też zaparcia. Tak więc jakby ważne jest to, żeby ten pacjent skonsultował się. W ogóle życzyłabym sobie, żeby każdy pacjent z nowotworem trzustki mógł konsultować indywidualnie swój przypadek, bo naprawdę to jest ekstremalnie trudne, żeby ten pacjent, nie mając wiedzy i nie będąc zaopiekowanym przez system, sam sobie poradził, bo ma naprawdę trudną dietę do opanowania, a jeżeli dodatkowo pojawią się zaburzenia glikemii, to tak naprawdę pacjent nie ma pojęcia, co robić, bo dieta w cukrzycy, od razu powiedzmy, że to nie jest ta dieta dla pacjenta, absolutnie nie, bo dieta w cukrzycy, ta typowa dieta w cukrzycy, czyli pełnoziarniste produkty, surowe warzywa, absolutnie nie jest dla tego pacjenta wskazana. No właśnie, bo to jest też no, współistniejące choroby, tak? Czyli tutaj ta
indywidualizacja wsparcia żywieniowego pacjenta jest bardzo istotna. W obu przypadkach, zarówno w raku żołądka, jak i raku jelita grubego, mówiliśmy o kwasach omega-3. A jak wygląda tutaj ta kwestia? No właśnie, bo tutaj pacjenci obawiają się, a propos właśnie tego tłuszczu, obawiają się tłuszczu generalnie i czasami, kiedy słyszą zalecenie od lekarza odnośnie suplementacji kwasów omega-3 czy suplementacji właśnie kwasów tłuszczowych omega-3, to wydaje im się, że nie będą tego tolerować, będą się po tym źle czuć. Kwasy omega-3 działają przeciwzapalnie i są czymś, o czym wiemy, że zmniejszają utratę mięśni, przynajmniej zmniejszają tą utratę, gdzie ta utrata i tak będzie duża u tego pacjenta, więc staramy się zrobić wszystko, żeby troszeczkę to zablokować, żeby troszeczkę to spowolnić. I drugim takim składnikiem będzie też witamina D, która u pacjentów będzie zwykle na niskim poziomie i tutaj będzie znowu ten problem z wchłanialnością, bo jeżeli ten pacjent tak całkowicie wyeliminuje tłuszcz, to po prostu dojdzie do niedoborów. Pamiętajmy, że po to też lekarz przepisuje te enzymy trzustkowe, żeby ułatwić właśnie jakby tak z zewnątrz, ułatwić to trawienie tłuszczu, więc kwasy omega-3 będą tutaj kluczowe też u pacjenta. A dieta wysokobiałkowa, to była też dieta w raku jelita grubego i raku żołądka, a w raku trzustki? O, zdecydowanie tak. To nadal jest dieta wysokotłuszczowa, tylko powiedziałabym, że... Wysokobiałkowa. Przepraszam, przepraszam. Wysokobiałkowa, dobrze, dobrze, że mnie pani poprawiła. Tak, wysokobiałkowa, oczywiście. To będzie dieta wysokobiałkowa. Natomiast tutaj znowu będzie kluczowe, tak jak mówiliśmy ostatnio o raku trzustki, gdzie... O raku żołądka, przepraszam. Jak mówiliśmy ostatnio o raku żołądka, gdzie trzeba było mocno, w małej objętości podawać dużo wartości odżywczych, to tutaj przy raku trzustki mamy podobną sytuację, bo ten pacjent po prostu też będzie się bał jedzenia, bo jeżeli je i odczuwa dolegliwości bólowe, automatycznie będzie ograniczał te posiłki, automatycznie będzie próbował, tak jak właśnie mój pacjent, czyli jeść na przykład same warzywa gotowane na parze plus mięso, bo wydaje mu się, że jest to lekkostrawny posiłek. Tylko jeżeli ten pacjent będzie to jadł nawet tydzień, 2 tygodnie, to pierwsze, co zauważy, to to, że zaczyna bardzo mocno tracić na masie ciała. I to jest właśnie ten moment, o którym powiedziałam na początku, że tutaj naprawdę musimy od razu powierzyć to swoje zdrowie specjaliście i od razu starać się tak tą dietę dobrać, żeby nie dopuścić do utraty masy ciała albo zwykle po prostu nie dopuścić do aż tak dużej utraty masy ciała, bo ten pacjent i tak przyjdzie do nas niedożywiony, bo tego się spodziewamy i to widzimy w szpitalu. Jest, ja przepraszam, tylko jest jeszcze jedna rzecz, do którą chciałbym dodać, bo należy też przypomnieć, że operacja, jeżeli mówimy o operacji pankreatoduodenektomii, czyli operacji Whiplash z powodu raka głowy trzustki, to ta operacja to jest naprawdę z tego brzucha, ja nawet tego nie będę dzisiaj próbował narysować, bo to jest po prostu zrobienie takiego Picassa z tego brzucha i pacjenci mogą mieć zaburzenia perystaltyki, mogą mieć po prostu zastój w tym żołądku, tak, który jest pozbawiony no, swojego, jest poprzecinany, tam jest wszczepiona trzustka do niego, no, tam jest cała masa remontu wykonanego w tym brzuchu, który też będzie wpływał na tą chęć do jedzenia i na te możliwości jedzenia. Więc tutaj ja tylko chciałem poprzeć to, co pani doktor mówiła, bo to z naszego chirurgicznego punktu widzenia my to też... A mam jeszcze pytanie, ponieważ mówimy tutaj dość dużo o tej przed operacją, o pooperacji, czy są jakieś bardzo specyficzne zalecenia w trakcie chemioterapii czy radioterapii? Chociaż akurat w raku trzustki ta radioterapia, prawda, jest bardzo, znaczy nie bardzo rzadko, ale rzadziej stosowana. Zdecydowanie w porównaniu z tymi nowotworami, o których mówiliśmy wcześniej, prawda? Tak, to się zgadza. Natomiast jeżeli chodzi o chemioterapię, jeżeli chodzi o radioterapię, ciężko tutaj jednoznaczne wytyczne, takie jakby one size fits all, takie standardowe uknąć, bo zależy, jakiego rodzaju pacjent będzie miał dolegliwości, prawda? Bo jakby naszą interwencję i nasz sposób żywienia musimy też dostosować do danych objawów, bo inaczej będzie
będzie reagował i inne możliwości będzie mieć u pacjenta, który będzie miał, powiedzmy, po prostu nudności po chemioterapii, a inne możliwości żywienia będzie mieć u pacjenta, który ma po prostu wyprasowany przewód pokarmowy przez chemioterapię, która no, może powodować złuszczanie się tych nabłonków i po prostu ogałacanie tego jelita od środka. Także to zupełnie, zupełnie różne sytuacje. I tak naprawdę musimy dostosować nasze postępowanie do tego, czyli znów indywidualizacja opieki żywieniowej nad pacjentem z rakiem trzustki i kluczowa rola dietetyka. W takim razie. W ogóle zespołu żywieniowego. Zespołu, ponieważ to jest tak, że na przykład, znaczy ja zawsze staram się na żywienie patrzeć jako łączenie metod. I to najbardziej lubię w żywieniu, że my jesteśmy w stanie łączyć ze sobą te metody. Że jeżeli ja mam pacjenta, który nie toleruje żywienia dojelitowego, to ja mu dorzucam żywienia pozajelitowego. Tak? Jeżeli mam pacjenta, który jest na żywieniu pozajelitowym, ale mógłby już wrócić do żywienia doustnego, to ja proszę dietetyka, żeby zajął się tą częścią powrotu. I ten pacjent, bo teraz nie możemy się upierać, że pacjent musi być cały czas pod opieką tylko dietetyka, bo jeżeli pani dietetyk będzie widziała, że to żywienie doustne nie jest skuteczne, to znaczy pacjent nie może go przyjmować, traci masę ciała, jakby dalej się wyniszcza, to takie na siłę upieranie się w tym sposobie jest niecelowe, a chociażby z takiego administracyjnego punktu widzenia żywienia pozajelitowego nie może rozpocząć nikt inny niż lekarz. Nawet jeżeli dietetyk to potrafi, to z takiego prawnego punktu widzenia po prostu nie może tego zrobić. Więc tutaj najważniejsza jest współpraca ze sobą, zarówno dietetyku, jak i lekarzy, czy lekarzy żywieniowców, czy w ogóle lekarzy chirurgów, bo to tak samo mogą być, czy chemioterapeutów. Tak, prawda? Ale rzeczywiście mówiliśmy już o tym w poprzednich naszych spotkaniach, że ta rola lekarza w momencie, nazwijmy to, inicjacji tego procesu wsparcia żywieniowego jest kluczowa, tak jak Pan też wspomniał, nawet z prawnego punktu widzenia, tak? Czyli musi być to pod opieką i kontrolą lekarza. Dzisiaj przyszło sporo pytań i może zacznę, bo jest ich naprawdę dużo. Mogą być takie różne, czyli możemy na przykład trafiać na podobne odpowiedzi, czyli wtedy po prostu skracamy i mówimy, że o tym już wspomnieliśmy, ale czy dieta może sprawić, że chemioterapia będzie skuteczniejsza u pacjentów z rakiem trzustki? To może, to się może powiem, to może powiem tak, jeżeli rozpatrujemy to na zasadzie wzmocnienia organizmu i zapobiegania niedożywieniu, to w tym aspekcie tak, bo niedożywienie pogarsza skutki leczenia. Jeżeli ta osoba pyta, czy jakiś składnik w diecie jedzony będzie zwiększał skuteczność leczenia, czy wyleczy sam nowotwór, no to niestety nie. Wydaje mi się, że raczej chodziło o to wsparcie, więc tutaj myślę, że pacjenci mają jednak świadomość, że nie ma cudownego owocu ani innego składnika, który by aż tak skutecznie pomógł. Co może jeść pacjent, co kategorycznie odstawić, jak komponować posiłki, żeby były bogate, bo pacjent chudnie w oczach? To pierwsze co od razu powiedziałabym pacjentowi, to porozmawiać o możliwości wdrożenia żywienia medycznego, jeżeli ten pacjent jeszcze tego nie robi, bo to jest naprawdę najlepszy sposób, bo często pacjent mówi, ale ja już nie mam gdzie zmieścić, bo wydaje mi się, że ja już jem 6 posiłków, ile razy dziennie mogę jeść. I teraz to, co możemy zrobić, to z tymi posiłkami usiąść, obejrzeć je, zobaczyć, co tam jest na te posiłki i próbować je zagęszczać. Natomiast najlepszym sposobem na zagęszczenie tego posiłku jest po prostu dodatek tego preparatu, czyli tego doustnego żywienia medycznego, w przypadku, jeżeli jest możliwe żywienie doustne, dodatek tego, mamy tam różne smaki, na przykład smak neutralny chociażby, który możemy dodać, nie wiem, nawet do ziemniaków, dodać do jakiegoś sosu, dodać do twaroszku, do czegokolwiek,
bo dzięki temu dodajemy nagle 300 kilokalorii. No, dla pacjenta zjedzenie 300 kilokalorii jest po prostu dużym problemem. Co do tego, czego nie wolno, no to na pewno pacjent sam będzie wiedział, że będzie się źle czuł po produktach smażonych, mocno doprawionych, jakichś takich ostrych, drażniących, pikantnych, po produktach wędzonych, po kapuście surowej, cebuli, czosnku. No myślę, że też pacjenci raczej starają się unikać tych produktów. Ja raczej widzę problem w drugą stronę, że skupiają się na jakimś jednym produkcie, który tolerują i po prostu z obawy przed tym, że będą się źle czuli, nie rozszerzają diety i niestety wpadają w niedożywienie. Jak? I cukier można jeść. A o cukier też będzie pytanie, ale to za chwilę. Jak? Zawsze jest. Na pewno będzie. Jak suplementować dietę przy raku trzustki? Lekarz zabronił nam suplementów czegokolwiek. Czy wzmacniać się ziołami, a jeśli tak, to jakimi? To znaczy, znowu ta dyskusja może być wielokierunkowa. To znaczy, pytanie o jakiego rodzaju suplementacji mówimy. Bo jeżeli chcemy się suplementować z skrzypem polnym, to niewiele to da. Jeżeli chcemy się suplementować jakimiś pojedynczymi preparatami witaminowymi, jakimiś, nie wiem, przywiezionymi z Ameryki Południowej różnymi roślinami, to raczej niewiele da. Natomiast jeżeli mówimy o tym, co rozumiemy pod pojęciem takiej suplementacji profesjonalnej, czyli obecnie nazywanej żywieniem medycznym, to ja, znaczy jest mi ciężko w ogóle to skomentować, bo tego typu zdania są po prostu krzywdzące dla pacjentów. Więc ja nie widzę powodów, żeby zabraniać, bo jeżeli ma to pacjentowi pomóc chociażby dla własnego samopoczucia lepszego, to niech ten skrzyp polny sobie tam spożywa. Natomiast niewiele to wniesie. Ale zabranianie jakiejkolwiek suplementacji nie wiem, czy ma sens. Tym bardziej, że można właśnie, tak jak mówię, rozszerzyć to i na przykład pacjent powie, no ale to mówią, że żywienie medyczne to są suplementy, to tego też nie będę stosował, bo mi nie wolno. Więc tutaj ta dyskusja i komentarz jest taki dosyć wielokierunkowy. Ale najwyraźniej takie komentarze lekarzy też się pojawiają, skoro padają takie pytania, więc tutaj... Na pewno tak, bo ja sam wielokrotnie słyszałem komentarze odnośnie chociażby żywienia medycznego, tych doustnych preparatów, że to sama chemia. Ja się absolutnie zgadzam, to jest sama chemia, bo tak, bo glukoza jest środkiem, jest substancją chemiczną, aminokwasy są substancją chemiczną, tłuszcz jest substancją chemiczną, generalnie wszystko, co jemy, jest substancją chemiczną. Natomiast jeżeli spojrzeć już tak zupełnie, zupełnie poważnie, to nie ma czystszych preparatów niż ONS-y, prawda? To jest po prostu mieszanka podstawowych substancji, glukozy, białka, tłuszczu, zmieszana w jednym miejscu i dodana smaku. Ona po prostu nie ma formy kotleta, ale jest to po prostu najczystsze jedzenie w takiej najczystszej, bardzo pierwotnej formie swojej. Więc to nie jest to chemia jak Coca-Cola albo guma balonowa. Natomiast jest to chemia z punktu widzenia takiego chemicznego. Są to substancje chemiczne. Co robić w przypadku częstych stanów zapalnych trzustki? Już po operacji, bo czasami, no jeśli ona, trzustka zostaje, albo na przykład jest, a są stany zapalne. Mamy właśnie taką pacjentkę, która dość często zmaga się ze stanami zapalnymi. Jak sobie z tym problemem radzić? Czy to jest zbyt szerokie pytanie? Obawiam się, że to jest pytanie wykraczające poza możliwości naszego dzisiejszego spotkania, bo pytanie po pierwsze zawsze, pierwsze pytanie jest, jaki jest powód tych nawracających zapaleń. Czy na przykład jest zwężenie, albo jakaś przyczyna, która powoduje, że jest zaburzony odpływ z tej trzustki, która została. I później
po tej diagnostyce pytanie, kto się ma tym zajmować, czy ma się tym zajmować, czy jest to do leczenia chirurgicznego, czy jest to do opieki gastroenterologicznej. To jest niezwykle skomplikowane pytanie i obawiam się, że tutaj dzisiaj nie będziemy w stanie na nie odpowiedzieć. Tak naprawdę dobra opieka, taka lekarska, ale celowana i dobra diagnostyka, to jest wracajmy do tematów żywieniowych. Jak sobie radzić z silnymi biegunkami? To tutaj to też będzie zależało od tego, jak ten pacjent jest leczony, z czego ta biegunka jakby wynika. To znaczy, jeżeli na przykład ona pojawia się podczas chemioterapii, to warto tutaj zwrócić uwagę na mleko, bo być może to po prostu laktoza i nietolerancja laktozy, natomiast wtedy zamieniamy po prostu to mleko na takie bezlaktozowe. W przypadku, jeżeli to jest biegunka tłuszczowa, która się pojawia, no to tutaj pewnie już pacjent będzie dostawał enzymy trzustkowe, albo być może, jeżeli je otrzymuje, to ta ilość tłuszczu na posiłek była po prostu zbyt duża i stąd się pojawiła ta biegunka. Mamy też takie produkty, które działają zapierająco i jest to na przykład biały ryż, jest to gotowana marchewka, jest to pieczone jabłko, jest to takie pieczywo pszenne. Więc wtedy po prostu zwiększamy ilość tego w diecie, tych produktów. Unikamy. Czasami pacjenci stosują właśnie a propos tego cukru, wymieniają sobie cukier na taki cukier brzozowy, ksylitol. I ten ksylitol, on uchodzi za bardzo zdrowy, taką substancję słodzącą, która jest zdrowa i tak jest faktycznie. Natomiast ksylitol ma to do siebie, że może nasilać biegunki. Więc to jest pierwsze, na co tak też zwracam uwagę pacjentom, bo zauważyłam, że oni wykluczają cukier, a zamieniają to właśnie na ksylitol. On może powodować biegunki. Oczywiście to jedzenie powinno być bardziej gotowane, czyli ono i tak powinno być gotowane, więc w zasadzie tutaj niewiele się zmienia, ale pamiętajmy też o nawodnieniu, pamiętajmy o elektrolitach. Jeżeli ta biegunka trwa dłużej, to zawsze pamiętajmy o tym, żeby skonsultować się z lekarzem i zawsze omówić z nim, że ta biegunka po prostu trwa dłużej, tak? Bo jeżeli to jest kwestia jednego, dwóch dni, no to poradzimy sobie, ale jeżeli trwa to dłużej, to konsultujmy to z lekarzem. No i jeszcze właśnie o ten cukier. Pytanie, czy cukier żywi raka? No pytanie wciąż się pojawia, tak? Tak, cukier żywi raka. To się zgadza. Tak jak każdą inną komórkę. Natomiast problem nie jest w tym, że cukier żywi raka. Problem jest w tym, że odstawienie cukru nie robi kompletnie nic dla raka. Tak? Więc jakby nie jest problemem to, że cukier żywi raka, bo rak, jakby nie wchodząc w tutaj głębokie takie mechanizmy komórkowe, komórka nowotworu złośliwego ma taką umiejętność, że glukozę, która jest ostatecznym jakby tym produktem zużywanym do procesów komórkowych, jest w stanie sobie wytworzyć dokładnie ze wszystkiego, co ma w otoczeniu. Więc jeżeli my tej komórce zabierzemy cukier, to ona się tym w ogóle nie przejmie, bo sobie stworzy glukozę z tłuszczu, stworzy sobie glukozę z białka, sobie weźmie źródła energii czy z tkanki tłuszczowej, więc jakby to kompletnie nic nie zmieni. Kompletnie nic nie zmieni. I to jest mit. To jest mit po raz, nie wiem, milionowy pewnie będziemy powtarzać, że to jest mit. Odstawienie cukru nie robi kompletnie nic. W żaden sposób nie wyleczy z choroby nowotworowej, nie spowolni też jej przebiegu. Czy dieta ketogeniczna jako środek wspomagający terapię antynowotworową? I to było, jakby wiedziałem, tak czułem gdzieś w głębi siebie, że to pytanie padnie, bo to jest zawsze druga część. A jeszcze wyjaśnijmy, co to jest dieta ketogeniczna? Dieta ketogeniczna jest to dieta bardzo popularna na przykład na siłowniach i jest to dieta, która składa się w 70% z tłuszczu, która bardzo mocno ogranicza węglowodany i generalnie jest oparta głównie na tłuszczach.
I ja ostatnio miałem bardzo ciekawą prezentację na temat tej diety ketogenicznej właśnie w nowotworach, ponieważ dieta był, znaczy jakby w szerszym kontekście onkologii i diety ketogenicznej, pomysł stosowania diety ketogenicznej w nowotworach troszeczkę został zaczerpnięty z neurologii. Dlatego, że dieta ketogeniczna ma pewne działanie u pacjentów z padaczką lekooporną i zmniejsza objawy, zmniejsza nasilenie tej padaczki. I teraz pomyślano sobie, że może w takim razie, skoro ten mózg, który jest no, dość specyficznym narządem, reaguje na tę dietę ketogeniczną, na ten brak glukozy, to może warto go stosować spróbować go stosować w nowotworach układu nerwowego, w nowotworach mózgu. I jest kilka badań, dosłownie jest kilka badań, metodycznie niezwykle słabych, na bardzo niewielkich grupach pacjentów, które po pierwsze pokazały, że nie ma to żadnego znaczenia. Nie spowalnia to postępu choroby, nie zmniejsza to objawów związanych z chorobą. Natomiast z rzeczy, które zauważono, to zauważono, że u części pacjentów powodowała wyniszczenie ta dieta ketogeniczna, ponieważ jest ona też stosowana jako dieta odchudzająca, że ona powodowała wyniszczenie, jakby postępujące niedożywienie u tych pacjentów, co później sprzyjało progresji choroby. I jeszcze jednym problemem, który tam podkreślano, jest to, że jakby stosowanie się do wytycznych tej diety było na poziomie 30%. To jest bardzo trudna dieta. Tu pani doktor na pewno dużo więcej powie na ten temat. To jest niezwykle trudna dieta do bycia stosowaną. Więc jakby kończąc ten temat diety ketogenicznej, wytyczne ESPEN, Europejskiego Towarzystwa Żywieniowego, dla wytyczne te nowotworowe, mówiące o żywieniu chorych w raku, z nowotworami złośliwymi, jednoznacznie się wypowiadają na ten temat. Nie ma żadnego uzasadnienia zalecanie diety ketogenicznej jak do leczenia czy łagodzenia objawów choroby nowotworowej. Czy pani doktor coś jeszcze chciałaby dodać ewentualnie w tej kwestii, czy na ten nasz krótki czas dzisiaj o tej diecie ketogenicznej? Ja tylko powiem, że się zgadzam zdecydowanie i żadne z badań, śledzę też na bieżąco te badania, bo oczywiście trzeba być na bieżąco, natomiast absolutnie żadne z tych badań nie potwierdziło, że ta dieta miałaby być skuteczna. Ja też może powiem z praktyki, ponieważ niestety jeden z moich pacjentów właśnie z nowotworem trzustki swoją drogą, zanim do mnie trafił, stosował dietę ketogenną, ponieważ tak mu zalecono, to była dieta ketogenna, dosyć duża ilość suplementacji. Jest to trudna dieta do stosowania tak ogólnie dla zdrowego człowieka. W przypadku pacjentów z rakiem trzustki nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, natomiast ten pacjent schudł tam około 15-20 kg, zanim trafił, więc naprawdę zmarnowano dużo czasu. I no, ja też jestem na nie. Jeszcze mamy tutaj kilka pytań, chociaż one są już zbliżone. Na przykład, jak często można jeść owoce? Mówiliśmy o owocach, że powinny być raczej gotowane, tak? Tak, tak, tak. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten pacjent zjadł codziennie owoc. Jeżeli go wkomponuje w posiłek, ja proponuję, że jeżeli ma problem z glukozą, bo może o to też chodziło, to żeby po prostu zjadł to gdzieś do posiłku, bo wtedy po prostu to się troszeczkę tak ukryje. Ale jeżeli ten pacjent miałby ochotę, to może jak najbardziej zjeść ten owoc w postaci tej właśnie lekkostrawnej, gotowanej, pieczonej. Czy możemy spożywać produkty owsiane? Mleko owsiane, kawa Inka? Tak, możemy. Możemy, natomiast jeżeli chodzi o mleko owsiane, to pamiętajmy, że ono nie ma też takiej ilości białka jak zwykły nabiał, więc jeżeli my zastępujemy na przykład to takimi roślinnymi produktami, to ta ilość białka będzie automatycznie zmniejszona. Natomiast no, nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli pacjent z jakiegoś powodu na przykład nie toleruje produktów mlecznych, to jak najbardziej może. Jeszcze
Jeszcze jedno pytanie o biegunkę, chociaż nie wiem, czy już w pełni nie wyczerpaliśmy tematu, ale tu jest specyficzne pytanie. Codzienna biegunka po operacji Whipple, niezależnie od rodzaju spożytego posiłku. Co robić? Diagnostyka. Krótko mówiąc. W pierwszej kolejności diagnostyka objawów, bo to nie jest normalne. I teraz te przyczyny mogą być różne, więc w pierwszej kolejności. Rak trzustki, a alkohol. No wiemy, że jest czynnikiem ryzyka i że nie powinno się pić, ale szczerze mówiąc nie wiem też, jak dokładnie sformułować to pytanie, bo tylko takie jest hasło, czy ewentualnie może, nie wiem, można pić w trakcie, nie wiem, ale alkohol, a rak trzustki. Nie pić, no po prostu nie pić. To znaczy, ja nie jestem takim purystą. I jakby nie widzę tak samych złych stron napojów alkoholowych. Nie, żebym był jakimś też wielkim endorserem i tutaj promotorem. Natomiast, nie, już tak całkiem poważnie mówiąc, jeżeli mamy w pierwszej dobie po operacji, to zły pomysł. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który ma raka trzustki, czy jest po operacji, ale już wygojony, jakby doszedł do siebie i normalnie funkcjonuje, to oczywiście nie będziemy temu pacjentowi, znaczy jeżeli powiemy, że może pić ile chce, to się na pewno źle skończy, ale z drugiej strony, no w pewnych kręgach kulturowych alkohol ma też pewną funkcję taką społeczną taką lifestyle'ową, więc no jeżeli byśmy Francuzowi takiemu normalnie funkcjonującemu albo Włochowi zabronili kieliszka wina się napić tylko dlatego, że był chory, to nie jest to Czyli zachowajmy zdrowy rozsądek, tak? Tak jest. Znaczy, no, od jednego kieliszka wina jeszcze nikomu nic się złego nie stało, chyba że wsiadł za kółko. Jest jeszcze jedno pytanie. Czy jest jakiś specyficzny produkt z tych ONS-ów, który dla raka trzustki jest dedykowany, czy raczej tutaj mówimy o tych, które mają właśnie omega-3 na przykład, czy jakoś... To trochę zależy, bo są ONS-y tak zwane trzustkowe i są ONS-y, które są ONS-ami przeznaczonymi dla pacjentów z chorobami trzustki i to są generalnie ONS-y beztłuszczowe. Natomiast no to beztłuszczowe są dla tych pacjentów, powinniśmy zalecać tym pacjentom, którzy nie mogą przyjmować tłuszczu. Jeżeli spojrzymy do literatury, to najwięcej badań klinicznych, które zostały wykonane na tym połączeniu raków trzustki i ONS-ów, to są jednak, znaczy to jest ONS jednej firmy, który zawiera, który jest ONS-em immunomodulującym, czyli z zawartością glutaminy, kwasów omega-3 i Okej. Okay. I mam tu jeszcze jedno takie pytanie, ale to już bardzo poważne. Jak najskuteczniej dbać o wątrobę z przerzutami, zwłaszcza kiedy, ale mówimy o raku trzustki, bo tu już są problemy z wątrobą, z przerzutami, zwłaszcza kiedy parametry wątrobowe zaczynają rosnąć. Czy leki typu, nie wiem czy to są nazwy leków substancji czynnych, ale wypowiem je, heparegen czy hepamerc wystarczą? Czy warto rozejrzeć się za suplementami, czy sok z karczocha, jak z tym wszystkim nie przesadzić? Czy to już jest indywidualna taka... To jest bardzo trudne pytanie, bo wszystko zależy od rozległości zajęcia wątroby, bo jeżeli mamy do czynienia z jednym niewielkim przerzutem w wątrobie, to on nie będzie wpływał na funkcję wątroby. Natomiast jeżeli nasza wątroba składa się głównie z masy nowotworu i są mnogie niepoliczalne, które poza tym, że wpływają na całość stanu pacjenta, na stan ogólny pacjenta, to też przez to, że jest to
nowotworowe, zajęcie miąższu wątroby. Nie mamy, mamy bardzo mało samego zdrowego miąższu wątroby do wykorzystania i to jest nieporównywalnie inna sytuacja, bo ci pacjenci mogą mieć rzeczywiście objawy niewydolności tej wątroby, ale tutaj niestety niewiele już jest w stanie pomóc, więc to jest pytanie, na które no, należy odpowiedzieć tak naprawdę mając określone szczegóły. No bo jeżeli mamy do czynienia z pojedynczym przerzutem niewielkim, to no, możemy tutaj próbować. Natomiast jeżeli mamy mnogie zajęcie nowotworowe wątroby, to tu raczej niewiele z takich rzeczy będzie w stanie pomóc, ponieważ fizycznie ten miąższ wątroby został zastąpiony nowotworem. Które tłuszcze są odpowiednie dla chorych na raka trzustki? Oprócz kwasów omega-3 mamy też taki tłuszcz, o tym nie mówiłam, mamy też taki rodzaj tłuszczu MCT. Można go kupić w formie po prostu oleju MCT. On jest czasami zalecany pacjentom, ponieważ jest troszeczkę inaczej trawiony, ale też takimi dosyć lekkostrawnymi tłuszczami jest po prostu masło. Może to też być oliwa po prostu najprostsza, ale to, co jest najważniejsze, to to, żeby ten tłuszcz był taki nisko przetworzony. To znaczy, że raczej dajemy go w takiej postaci bardziej na świeżo, nie smażymy na nim, to wiadomo. Natomiast tak najbardziej masło, olej MCT, natomiast z nim też nie przesadzamy oczywiście, bo można z nim przesadzić, masło i na przykład oliwa z oliwek. No, tak mniej więcej. Pytań jest sporo, dużo ciekawych informacji. Zbliżamy się do godziny 20, więc nasza dzisiejsza godzina już prawie minęła, więc spróbuję trochę podsumować i oczywiście to, co również okazywało się po naszych poprzednich webinarach, no to, że bez właściwego wsparcia żywieniowego, czy bez w ogóle uwzględnienia żywienia u pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego i dzisiaj z rakiem trzustki, o którym mówimy, no nie ma właściwego leczenia. Ta ocena stanu odżywienia pacjenta jest konieczna. Konieczne jest dożywienie pacjenta. Zaczynamy od tych preparatów doustnych, jeśli oczywiście ta nasza normalna, codzienna dieta nie wystarczy. A potem, jeśli dalej są takie potrzeby, to oczywiście żywienie dojelitowe, pozajelitowe, w zależności od decyzji lekarza. Co jeszcze? Zwłaszcza w raku trzustki, no to oczywiście w żywieniu medycznym istotne jest białko, kwasy tłuszczowe, omega-3. Mają one właściwości przeciwzapalne, o tym pani doktor mówiła. No i co jeszcze? Właśnie w raku trzustki i w raku głowy i szyi, w raku płuca, jelita grubego, żołądka, to niedożywienie jest bardzo silne, w związku z tym tutaj musimy na to zwrócić szczególną uwagę. Przygotowujemy się przed operacją, stosujemy dożywianie po operacji, ewentualnie w trakcie chemioterapii, radioterapii. Po co? Dlatego, żeby zostać poddanym leczeniu operacyjnemu, żeby tą operację dobrze przejść, żeby po operacji szybciej, łatwiej się goiło i żeby uniknąć ryzyka przerwania terapii, jeśli taka jest podawana, z powodu niedożywienia pacjenta. No i też szybszy proces leczenia, więc tutaj te elementy są bardzo istotne dla wszystkich pacjentów z rakiem trzustki i nowotworami przewodu pokarmowego. No i w ten sposób dobrnęliśmy do końca ostatniego naszego webinaru. Ja już żałuję, że nie będzie kolejnych, przynajmniej na razie, bo się te rozmowy nasze nam coraz lepiej prowadziło. Wszystkie te nasze nagrania są dostępne na profilach zarówno fundacji, profilach oczywiście w kanałach społecznościowych, w social mediach tak zwanych, zarówno Fundacji Nutrycja, jak i Fundacji Europa Kolon Polska.
To nagranie również będzie i na YouTubie, i na tych kanałach, więc zachęcamy również na stronie Europa Kolon Polska jest specjalna podstrona dedykowana temu zagadnieniu, czyli żywieniu, wsparciu żywieniowemu, leczeniu żywieniowemu. No i oczywiście na stronie żywieniemedyczne.pl, na profilu jestem opiekunem. Także ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy się ponownie gdzieś widzieć. Dziękujemy. No i może uda nam się jakieś ponowne webinary również wkrótce odbyć. Także również dziękujemy wszystkim naszym obserwatorom i zapraszamy do kontynuowania obserwowania wszystkich profili, zarówno pana doktora, pani doktor, Europa Kolon Polska, jestem opiekunem i życzę udanej majówki, bo się właśnie zbliża wielkimi krokami. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego, spokojnego i nisko tłuszczu. I nie grillować. Dziękuję bardzo. No, dokładnie. Ale nie, no tam trochę pogrillować można. Dziękujemy bardzo i do widzenia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.